chce pomocy ktoś. W strażach sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie co to strach, strażak sam. Czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da. Całe miasteczko go zna. Strażak sam. Wybuch, pożar w naszej kawiarence. Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! O, ciekawe gdzie to się pali! Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest tutaj. Norman! Mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman, czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, że tak. Jesteś moją mamą. Przepraszam cię za ten świecznik, mamusiu. Nie wiedziałam, że może być aż tak groźny. Ale teraz zrobiłem znacznie bezpieczniejszy prezent. Pudełko na listy. Całe wieki zajęło mi malowanie. Podoba ci się? O, Norman, to jest piękne! Prawdziwy skarb z ciebie, naprawdę. Mamo... Nie ma czasu do stracenia. Strażacy z Ponty Pandy do pogotowia górskiego. Będzie nam potrzebna wasza pomoc. Stąd nie wygląda to najlepiej, ale brzeg klifu wydaje się stabilny. Odbiór! Zrozumiałem, już podjeżdżamy. O! Jedzie strażak sam! Czy komuś coś się stało? Nie, Sam. Nic nam nie jest, tylko mój autobus ma kłopoty. I Norman też! Dobrze. Pośpieszmy się. Elvis, zaczep linę. Odsuńcie się stamtąd. Powoli wyciągam. Sam, szybciej, bo klif zaczyna się osuwać. Robi się to. Sam. O, dziękuję! Hurra! Przepraszam, że się tak wymknąłem, mamo, ale czuję się znacznie lepiej. Co prawda zadzwoniłeś po pomoc, ale nie powinieneś się tak bawić z Wełnisią. Co teraz zrobimy z Normanem, Sam? Chyba wiem, jak może się zrehabilitować. Pomożesz mi jeszcze raz? Teraz z tego MP3 leci dźwięk syreny alarmowej! Przepraszam, Dilis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman! Uciekaj stąd, szybko! Nie mogę, Sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny,
Przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, Sam. Śruby zardzewiały. Nie chcą się odkręcić. To zdejmij całe drzwi. Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo. Nie martw się, Dylis. Odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. Nie mogę uwierzyć, że udało ci się przykleić do drzwi. Na kleju było ostrzeżenie, ale ty nie lubisz czytać instrukcji. Instrukcja bywa pomocna, Norman. Każdemu przyda się pomoc. Przykro mi. Mnie też jest przykro. Nie wiedziałam, że słuchawki mogą być niebezpieczne. O, niech to. Szkoda tego samolotu. Jak byłem w twoim wieku, uwielbiałem sklejać modele, Norman. Naprawdę? Mike, jeżeli kupię nowy model, to pomożesz mi go skleić? Samemu jest bardzo trudno. O, jasne, bardzo chętnie. No cóż, chyba przyszła pora wracać do remizy, Elvis. Jestem jak kolejka górska. Jeżdżę szybko Elvis! I do przodu jeżdżę. Ratunku! Ratunku! Zadzwonię po strażaka sama. Norman spadł z nabrzeża? Sam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w kokarcie. Tak jest, sir. Uspokój się, Norman! Już jesteśmy! Staraj się złapać za linę! Doprawdy, Norman, tym razem przeszedłeś samego siebie. Doprowadziłeś do wypadku samochodowego i naraziłeś się na wielkie niebezpieczeństwo. A mogłeś tego uniknąć, gdybyś poczekał na Mike'a, żeby pomógł ci zbudować go-karta. Przepraszam, Sam. Przepraszam wszystkich. To się już nie powtórzy, przyrzekam. Przykro mi, ale same przeprosiny nie wystarczą tym razem. Musisz naprawić wszystkie szkody, które spowodowałeś. Czy po tym wszystkim pomożesz mi zbudować prawdziwego go-karta? Oczywiście, mój drogi, z przyjemnością. Daj klucz. O, super! Ale najpierw naprawimy hamulce, odnowimy zderzaki, umyjesz samochód, a potem... zrobisz to wszystko, o co poproszą cię inni ludzie. No nie. James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Pemi poszukamy z wody. Sam, widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą! Na pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak...
Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to. Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Uratujecie. Ale co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Co, Penny? Norman, oddychaj. O, przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze, najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie! Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie! Dobrze? Tak! Myślę, że z Normanem damy radę. Wyprawa zamieniła się w prawdziwą przygodę, Dilis. Czyli kto wygrał zawody wędkarskie? Wszyscy wygraliśmy. Była taka wielka. Nie, była taka. Ale na szczęście uciekła nam. Na szczęście? Czemu na szczęście? I co w tym śmiesznego? Nie rozumiem. O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Hu. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. To było fantastyczne. Dziękuję. To nie moja wina. Cześć, Radar. Co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Jak mogłeś, tato, dać Radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam, zapomniałem, który jest czyje. To jest z pewnością mamy. Zaraz! Już pamiętam! Pamiętam, co Helen powiedziała. Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu.
Chodź, radar. Poszukaj ich. Helen? O, mamo! Nic ci nie jest, Penny? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest tygrys! Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman! Sam! Sam! Boję się, że tygrys może być gdzieś w warsztacie tety! Znowu? Zaraz to sprawdzę! Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. Oh, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem, jak się gasi. Co to był za dźwięk? Słyszałeś to, Elvis? To ci dopiero. Tu jest tygrys. Tak się cieszę, że się znalazł. Chciał się tylko przejechać wozem strażackim, prawda, tygrysku? Wierzcie lub nie, ale znalazłem go na moich ulotkach z poradami. Nie mógł znaleźć bezpieczniejszego miejsca. O, nie! Bronwyn ma kłopot. Wezwę pogotowie górskie. Jasne, stary. Znaczy, tak jest. Znajdę ich. Gryzak? Jak się tu dostałeś? Gryzak! Wracaj! Nie mogę tu lądować! Zaraz do was wrócę! Sam! Potrzebujecie jakiejś pomocy? Co się stało? Moja noga! Wezwę Helen Flood. Czy wszyscy dziś postanowili nie odbierać telefonów? Hej! Przyprowadził mnie gryzak! Jaki mądry pies. Oh, wszystko będzie dobrze, ale musimy cię zabrać do szpitala na prześwietlenie. Tom, będziemy potrzebowali noszy. Już się robi. Strażak Sam będzie cię pilnował. Zobaczymy się w szpitalu. Thank you.
Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację? Może ta studnia jest magiczna? I może jednak zostanę w przyszłości księżniczką? Księżna Sara. Brzmi dobrze. Pasuje ci. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd! Tak jest, Sam! No, nie! Co znowu Norman nabroił? Tym razem to nie byłem ja! To była moja wina. Nie wyłączyłem żelazka i wyszedłem. Cóż, musimy być uważni bez względu na wykonywaną pracę. Tak, nawet mop może się okazać niebezpieczny. Elvis ma rację. Ciszej, Elvis. Biedaczek jest wykończony. Daliście się nabrać. Biegał cały dzień akurat. Pali się grzejnik w sklepie rybnym. Słyszę na górze jakieś dziecko. Dokąd się wybieracie? Ratować dziecko! Dzieci tak nie beczą. To nie jest dziecko. To wełniaczek mały baranek. Robiłam sobie żarty. To moja wina.
Już dobrze, Saro. Zabierzemy go stamtąd. Penny, weź aparaty oddechowe. Elvis, przygotuj węże. Idziemy ratować to dziecko. Wiedziałem, że to nie było dziecko, naprawdę. To tak jak ja, Mike. Tak jak ja. To naprawdę jest dziecko i chce być ze swoją mamą. O, ktoś utknął między kamieniami na plaży. Na plażę sam. Ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku Sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy. Musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz. A co z moim butem? Nie bój się. Kriglington ci pomoże. O, dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Mówiłam, że mój kamyk przynosi szczęście. Najpierw uratował drzewo przed ścięciem przez straż pożarną, a potem przyniósł to. Akurat przepływało koło mnie. Szczęśliwe wiaderko! Hurra! Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O! Zobaczcie, kogo wyłowiłam z wody. Ten człowiek za burtą to nasz dmuchany Mikołaj. O, tak! Może straciłem wszystkie lampki, ale za to odzyskałem zaginionego Mikołaja. Daj mi go, Penny. Zaraz go przyczepimy na dachu. Na dachu? Taki Mikołaj chyba powinien siedzieć w ogrodzie. A widzisz, mówiłam ci. Ale mamo... Słuchaj, Normanie, myślę, że Mikołaj będzie pięknym świątecznym prezentem dla dzielnych strażaków za wszystko, co dla nas zrobili. Głowa do góry. Bardzo ładnie z twojej strony, że podarowałeś nam swojego Mikołaja. Patrz, zrobiłem ciasteczka specjalnie dla ciebie. Penny łódź ratunkową. Strażak sam tu zaraz będzie!
Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji. Oto prawdziwi bohaterowie. Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho! Bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Supernormanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak Sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman Price uwięziony na klifie. O, to robota dla górskiego pogotowia. Polecę śmigłowcem. Na razie. Będzie dobrze. Musisz tylko słuchać moich poleceń, a wyciągnę cię stamtąd. Halo, Tom? Spuść nam na dół podwójną uprząż. W porządku, Sam. Podwójna uprząż robi się. Uważaj, Norman. Zjeżdżam na dół z uprzężą. A teraz przełóż pętlę przez głowę i przesuń pod ramiona. Tak jest dobrze, Sam. Będę się je trzymać. Uważaj, radar. Norman! Musisz prawidłowo założyć uprząż. Bardzo przepraszam. Zdawało mi się, że wiem, co robię, a nie wiedziałem. Już dobrze. Wyciągnę cię. Do góry, Tom! Pożar! Pożar lasu! Dzwońcie po strażaka Sama! Szybko! Normanie Price, co ci mówiłem na temat zmyślania tych strasznych historii? Nie! Ja wcale nie zmyślam, to prawda! Zobaczcie! O, ojej! Ojej! Nie powinniśmy byli zostawiać rozpalonego ognia! Tu Tom Thomas! Czy mnie słyszysz, Sam? Już lecę! Gdzie jesteś? Już jesteśmy, Tom. Penny, Elvis, przynieście węże! Ogień jest za daleko od drogi, nie dosięgniemy go. Musimy użyć innych metod. Nie martw się, Sam. Mam pełny zbiornik wody. Pomogę wam z powietrza. Fajne są te giętkie łopaty. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Au, pomocy! Tato! Tato, co się stało? Au. Potrzebny nam strażak Sam. Mike Flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni?
Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flood. Możemy potrzebować medyka. Dobrze, Sam. Nie przejmuj się, Mike. Zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam. Nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup. Musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi noszę. Noszę. Norman! Cześć, Sam. I jak ci idzie składanie samolocików? Koszmarnie! Nikt poza mną w Pontypandii nie lubi samolocików. Co za katastrofa! Mój telefon! Alarm! Alarm! Telefon alarmowy. Co chcą państwo zgłosić? Pożar! 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 Pożar w kuchni remizy strażackiej. Sam! Pożar na górze w kuchni! Pożar w kuchni remizy strażackiej, a niech to! Wyłącz dopływ gazu, Elvis! Gaz wyłączony! Tutaj, Sam! James jest pod tymi skałami! Szybko, radar! Szukaj Jamesa! Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa! Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek! Nic ci się nie stało, James? Nie! Wszystko dobrze! Jestem cały! Tylko nie mogę stąd wyjść! Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, Sam! O, dobrze, że jesteś, Elvis. Dziękuję. O, cześć, Sam. Proszę bardzo. Poczekaj, James, muszę cię obejrzeć. Dziękuję, Sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało, ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy, ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kriglington. Biegniemy w złym kierunku! Kompletnie nie poznaję tego lasu! To ja tu prowadzę. Lepiej znam się na stronach świata. Nieważne, kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się. No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem,
Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Patrzcie, helikopter! Tom! Jest! To ta wielka skała! Byliśmy tu dzisiaj! O, a tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszę szczekanie! O, Sam! Spokojnie, Dolly! Zaraz cię uratujemy! Przelecę jeszcze nad plażą! Czekaj! O nie! Widzisz? Tam na wieży! To Nora! Tom Thomas do załogi Jupitera! Sam, spójrz na wieżę! To Norman Price! Co on tam robi? Pomocy! Elvis, gaś płomienie! Penny, stabilizuj Jupitera i podnoś wysięgnik! Nie mówiłam? Wiedziałam, że coś mu grozi. Szybko, Sam! Zabierz mnie stąd! O! Moje ciastko! Brawo! 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 Autobus się pali na wzgórzach Ponty Pandi. To autobus Trevora. Zabrał tam dzieciaki na wycieczkę. Co? Trzeba się śpieszyć! Dobrze, że udało ci się wszystkich wyprowadzić. Jednak ogień byłby znacznie mniejszy, gdybyś tylko nie otwierał maski. Jak to? Naprawdę? O, tak. Dowiedziałem się tego dziś na treningu. To tak jak ja. Dopływ powietrza podsyca płomienie, prawda, Sam? Dlatego mówiłem, żeby nie otwierać. A? Powinienem był cię posłuchać, Norman. Dzisiaj kilkoro ludzi dało mi dobre rady, ale cóż, nikogo nie posłuchałem. Przepraszam. Chcielibyście wrócić z nami? Wszyscy nie zmieścimy się w Jupiterze. Zadzwonię po Toma. On na pewno nam pomoże. O, tam! Widzę go! To Sokół! Proszę zobaczyć! O, masz rację! Tak. Dzisiaj to miałem rację we wszystkim. Będę pamiętał, żeby zawsze cię słuchać, Norman. Dobrze. O, proszę zobaczyć, to orzeł Bielik. O, gdzie? Żartowałem, ale dobrze, że pan posłuchał. O, James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią. Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień.
są tutaj! Penny wzywa sama! Słucham, Penny! Już je widzę sam! Są w pobliżu wielkich skał! Dzięki, Penny! Już tam jedziemy! Sam! Tak się boję! Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. Saro, przepraszam, to nieprawda, że nie umiesz się bawić. Cóż, pobawimy się jutro. Obiecuję ci. Co tam może być, Sam? Naprawdę nie wiem. Musimy się pośpieszyć. Trzeba podnieść tę skrzynię najdelikatniej, jak się tylko da. Już lepiej, James? Tak, już wyszedłem! Cokolwiek tam jest, jest coraz głośniejsze. Wiesz, co ten dźwięk przypomina? Zegarki. Dużo zegarków. To są budziki. Przynajmniej wiemy, co było w skrzyni. Nic by się nie stało, gdybyśmy posłuchali naszego taty. Przepraszam, tato. Powinienem cię słuchać. Chodź tu, syneczku. Czasem musisz popełnić błąd, żeby się czegoś nauczyć. Dzięki, Sam. Dzięki, Elvis. To nasza powinność, James.